8. rocznica, czyli co roku jest powód do refleksji, do wspomnienia, do użalania się nad naszym losem narodowym, bo to była niezwykle dramatyczna, tragiczna katastrofa. Elementy może tej refleksji tu i ówdzie, one próbują się przebić, są też obecne, niemniej to jest wszystko przesłonięte no, walką polityczną, polityką czystą. I to przykro powiedzieć, że właśnie ono, to święto zostało tak niezwykle upartyjnione. Jeszcze do tego sam fakt, że ekipa rządząca jest właśnie ekipą określającej się wobec tragedii smoleńskiej bardzo radykalnie, by nie powiedzieć rewolucyjnie, powoduje, że też majestat państwa został w to wprzęgnięty, prawda? Pan prezydent, który przemawia, zresztą akurat nie wiem dlaczego w takim porządku, że przemawia po pośle Jarosławie Kaczyńskim. No, znamy te dodatkowe uwarunkowania emocjonalne tej sytuacji, niemniej mamy do czynienia jednak z obchodami w charakterze państwowym. I też jest taki szczególny moment, trudny moment dla partii rządzącej i osobiście chyba dla Jarosława Kaczyńskiego, bo na to w tej rocznicy skupiają się no, takie znaki tego momentu, tej epokowej, że tak powiem, sytuacji. To jest po pierwsze, to jest no, jakby koniec wielkiej kariery politycznej Antoniego Macierewicza, który tym bardziej jest aktywny, zresztą od kilkudziesięciu godzin, tak to powiem, jest bardzo aktywny w mediach i próbuje dalej forsować kolejną wersję zamachową. Tak? I to jest widać jakaś próba sił, próba trzymania się powierzchni, jakaś dość delikatna chyba sytuacja dla Jarosława Kaczyńskiego, który zapewne już wie, że się nie da osiągnąć tak zwanego sukcesu wyjaśniającego. To jest jedno. Drugie, że w ogóle partia ma pisma, straszne kłopoty polityczne. No, nie wracam do znanych rzeczy, no, ale one się gromadzą, zbierają i dają no, dość negatywne skutki sondażowe. Myślę, że Jarosław Kaczyński chce dzisiaj jakimś akcentem, czekamy wszyscy na jego przemówienie popołudniowe, jakimś akcentem może wyrwać się z tego fatalizmu politycznego, w który sam zabrnął. Zobaczymy. Niemniej wracam do samej rocznicy. No, smutne jest też to, że właśnie to odsłonięcie pomnika i zapowiedź odsłonięcia następnego pomnika, że to się też dzieje przy pomocy no, takich podchodów prawnych. Tak trochę na zasadzie siłowego rozwiązania. Pomnik, który nie dyskutuje o jego estetyce i symbolice, niemniej uważam, że on oczywiście powinien być gdzieś postawiony, niemniej pomnik staje się już u zarania, no, takim zarzewiem konfliktu. On nie będzie łączył wszystkich tych, którzy się, że tak powiem, umartwiają śmiercią 96 osób. Tylko dzieli, prawda? I te uroczystości będą niereprezentatywne, bo dużo sił i formacji politycznych nie wystawi swoich reprezentacji, jak i też będzie oprotestowany na ulicach. No to jest, muszę powiedzieć, no, w tej tragedii to dodatkowy dramat. W moim odczuciu nie powinniśmy dzisiaj mówić o przyczynach i właśnie dlaczego tak się stało, bo mówimy bez przerwy, ale raczej skupić się na tych, którzy odeszli. Takie jest wrażenie, że prawda, następuje tutaj też niesprawiedliwa i niesymetryczna refleksja, czy też takie wyróżnianie jednych kosztem niepamięci o innych. To jest też problem, czy obowiązek organizacji pozarządowych, jak i też partii politycznych. One powinny, że tak powiem, unieść się ponad taki partykularyzm i no, zbudować jakiś taki wspólny panteon, prawda, ludzi, którzy tam zginęli i wierzę w to, że tutaj na to, to można może przy uspokojeniu nastrojów i po minięciu tej
szalonej gorączki IV Rzeczypospolitej, że tu można osiągnąć jakiś konsens polityczny.